Lato przyszłego roku to planowany termin oddania do użytku dwóch pierwszych domów w wieloetnicznej wiosce dziecięcej w Brzozowie. W chwili obecnej kończą się prace brukarskie na placu i wokół tych budynków. Natomiast wewnątrz uczniowie z zespołu szkół budowlanych w Brzozowie w ramach praktyk uczniowskich wykonują prace wykończeniowe. Uczniowie klasy trzeciej wykonują już konkretne prace budowlane, w wyniku których ćwiczą umiejętności, które wcześniej zdobyli w czasie zajęć praktycznych i teoretycznych w naszej szkole, dzięki czemu wioska rozwija się, powstają te budowle, natomiast nasi uczniowie, korzystając z tych możliwości, mogą docierać, szlifować te swoje umiejętności budowlane w rzeczywistych warunkach, jakie panują na budowie. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować obu panom starostom za zgodę na odbywanie praktyk robotniczych na naszej właśnie budowie wioski dziecięcej. Panu dyrektorowi bardzo serdecznie i instruktorom, czyli nauczycielom nauki zawodu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu Stanisławowi Pytlakowi, który zdeklarował, że jeden z budynków jednorodzinnych wybuduje za własne pieniądze. W tym roku zostały wykonane już fundamenty. Natomiast też bardzo serdecznie chciałbym podziękować panu burmistrzowi Rzepce za to, że umożliwił skorzystanie z wielkiej ilości ziemi zasypkowej, która jest koło naszej wioski, a która posłużyła do zasypania fundamentów i wyrównania dużego deficytu ziemi właśnie na naszej działce. Prosiliśmy go o kilkadziesiąt kubików, tak naprawdę skorzystaliśmy z kilkuset. Bardzo głęboka wdzięczność dla tych obu panów. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Fundacja Pomocy Dzieciom imienia Stanisławy Bieńczak, realizator projektu wioski, prosi wszystkich ludzi o dobrym sercu, o wsparcie finansowe i materialne.